No to witam wszystkich, najpierw sobie zrobię małą próbę, czy to wszystko działa. O, działa, super, dobra. To porozmawiamy dziś troszeczkę o... A, czekajcie, że sobie licznik odpalę, żebym tu się nie zdziwił, bo mnie, wiecie, zaraz ściągną tutaj siłą, okej. Okay, my tutaj mamy własny licznik. Tak, ale wolę swój. Nasz działa lepiej. Dobrze. To porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o headless, o architekturze i zastanowimy się, czy ona ma sens, nie ma sensu, bo niektóre firmy promują ją jako coś, co rozwiąże wszelakie nasze problemy. Wiecie, znikną wojny, niebo będzie bardziej niebieskie, ptaki będą ładniej śpiewać. Tylko, no wiecie, jak jest, to nie jest wszystko tak oczywiste. I właśnie się zastanowimy, ile w tym wszystkim, ile jest korzyści z przejścia na architekturę headless w przypadku WordPressa, a ile jest w tym po prostu takiego marketingu, który... No, czasami mówimy o tym pojęciu overselling. No więc, nim zaczniemy, musimy troszkę zacząć od podstaw, czyli czy w ogóle jest architektura headless. No, żeby zacząć mówić o headless, najpierw musimy zacząć od tego, czym jest monolit. WordPress domyślnie jest monolitem. Oznacza to, że... mam tu jakiś laserek? Nie mam? Nie wiem, nie będę ryzykował. Jest? A, o. Więc... zarządzamy sobie treścią za pomocą naszego WP admina. Możemy sobie, wiecie, dodawać wpisy, dodawać strony, kategorie, co sobie tylko życzymy. A następnie ten sam WordPress będzie też pomagał nam w wyświetleniu tych danych na froncie. Od tego mamy nasze motywy. Więc tak działa monolit. Wszystko jest w jednym miejscu, bezpośrednio z bazy danych leci. Jest super. A tak wygląda headless, czyli WordPress cały czas robi to, co robił, czyli zarządzamy sobie w nim naszymi danymi, cały czas dodajemy strony, tylko dane wyświetlane są nie bezpośrednio przez WordPressa, tylko przez jakąś niezależną aplikację, która sobie wisi gdzieś na zewnątrz. Może być ona napisana, w czym sobie życzymy. Może to być jakiś nowoczesny framework JS-owy, może to być jakaś aplikacja w Laravelu, a może ktoś chce coś bardziej specyficznego, jakiś Go, Rust. To już tutaj od was zależy. Ważne jest to, jak one się będą ze sobą komunikować. Do tego jest potrzebne jakieś API. W przypadku WordPressa mamy albo domyślne REST API, albo możemy sobie zainstalować wtyczkę, no bo wiemy, że WordPress ma wtyczkę na wszystko i możemy mieć jeszcze dostęp do GraphQL-a. No i bardzo fajnie, mamy ładny przykład, jak wygląda headless, musicie przyznać, wygląda to trochę jak monolit, tylko z takim dodatkowym krokiem, taki trochę przekomplikowany, bez jakiegoś większego sensu. Widzę, że niektórzy się uśmiechają, lubią też Ricka i Mortiego, bardzo się cieszę. I jest to prawda. Uważam, że przykład, który jest używany do ilustrowania najczęściej, jak wygląda architektura headless, jest jednym z tych przykładów, który zupełnie nie pokazuje jego korzyści. Bo on zgadza się, on jest poprawny, on pokazuje, co się dzieje, że odcinamy front od backendu, no ale z tego tak naprawdę nic nie wynika. Poza jednym konkretnym przykładem, ale ogólnie nic z tego nie wynika. Dlatego o wiele lepsze są troszkę inne przykłady, takie bardziej zaawansowane. Jeden jest taki, kiedy nasz WordPress zaczyna robić tak zwane single source of truth dla naszych wielu stron. Czyli wyobraźcie sobie, że macie sieć 60 landingów, 3 aplikacji i gdzieś tam pod spodem jest jeden WordPress, z którego te wszystkie strony pobierają dane. Czyli jak w jednym miejscu w tym WordPressie zmienimy czym się zajmujemy, to te wszystkie nasze aplikacje i strony dostaną tą informację i zostaną przebudowane. To jest jeden wariant. Drugi wariant to jest trochę na odwrót, czyli nasza strona jest swego rodzaju hubem i ten hub będzie pobierał dane z wielu różnych źródeł. Czyli na przykład będziemy sobie ciągnęli z naszego WordPressa bloga i tylko tym się będzie zajmował WordPress, blogiem. Dodatkowo mamy e-commerce i tutaj będzie główną rolę pełniło Shopify. A jeszcze mamy gdzieś tam dziwną tabelę w Notion, w którym coś sobie trzymamy i też sobie te dane zaciągamy. I tym oto sposobem mamy takiego huba, który zaciąga z wielu źródeł dane. No i oczywiście możecie sobie też wyobrazić, teraz spróbujcie sobie zmiksować te dwa obrazki, kiedy tworzymy taką naprawdę ogromną pajęczynę połączeń, kiedy mamy, no wtedy WordPress przestaje być takim single source of truth, ale mamy taki CMS, który dostarcza dane do wielu stron, a następnie też te strony jeszcze sobie pobierają dodatkowe dane jeszcze z kilku miejsc. I wtedy nam się tworzy taki bardziej oczywisty przykład, kiedy headless tak naprawdę spełnia swoją rolę. No dobrze, tylko, no tak już mamy trochę teorii, no to teraz porozmawiajmy, jak to jest, czy ten headless jest naprawdę taki amazing. Bo naprawdę posłuchamy takiego Versala czy Netlify'a, to oni nam będą próbowali powiedzieć, że wiecie, no naprawdę
przejdźmy na tą architekturę, będzie super w końcu, a nie ten stary, wiecie, stary WordPress na starym PHP. No wiecie jak jest. A naprawdę oni troszeczkę przesadzają. I właśnie teraz omówię kilka takich najpopularniejszych argumentów, które są używane, czemu korzystać z headless, które nie są aż tak dobre, jak się im przyjrzymy. A jeden slajd. Dobrze. Pierwsza rzecz, ten najpopularniejszy argument, wydajność, performance. Wiecie, bo jak wszyscy wiemy, WordPress jest stary, wolny, na PHP koszmar, prawda? I dzięki temu, że właśnie przejdziemy na architekturę headless, nagle będziemy mieli page speed na poziomie 100, a nawet 101, no i w końcu będzie dobrze. Czy to jest prawda? Czasami tak, ale wynika to bardzo często nie tyle z samej architektury headless, co z faktu, że część na przykład frameworków będzie konwertowała naszą stronę do statycznej i to się zgadza. Wtedy nasza strona będzie szybsza, no bo oczywiście, że statyczny HTML zawsze będzie szybszy od dynamicznego PHP, no tego nie przeskoczymy. Tylko żeby uzyskać z WordPressa statyczny HTML, nie musimy zmieniać całej architektury. Wystarczy, że wiecie, WordPress, mamy do tego wtyczki, Simply Static, WP to Static, albo nawet skorzystamy z bardziej agresywnego cache'owania strony i efekt będzie taki sam, zbliżony, bez potrzeby posiadania niezależnego frontendu i zmiany architektury. Kolejna rzecz, o której słyszymy, że dzięki podejściu headless będziemy mieli w końcu większą kontrolę nad tym, co wczytujemy, jakie CSS-y, jakie JS-y. I troszkę jest w tym racji, ale też nie do końca, bo polega to po prostu na tym, że kiedy tworzymy niezależną aplikację, załóżmy, że sobie w tym JS-ie czy na Laravelu i chcemy dodać jakiś CSS czy JS, to zabrzmi to trywialnie, to musimy go dodać po prostu ręcznie. W WordPressie bardzo często korzystamy z gotowych wtyczek, które troszkę decydują za nas, że wczytamy jakiegoś JS, autor zadecydował za nas, że wczyta jakiegoś JS-a czy CSS. I wtedy nasza rola bardziej polega do tego, że jeżeli my chcemy, żeby to działało troszkę inaczej, musimy je usunąć. Czyli ja uważam, że mamy dokładnie taką samą kontrolę, tylko mamy troszkę inne podejście. W przypadku WordPressa mówimy o swego rodzaju opt-out, w przypadku headless o opt-in. I tyle, ale kontrola jest bardzo zbliżona, więc mówię, kontrola jest według mnie naprawdę bardzo na tym samym poziomie. I musimy jeszcze pamiętać, że niektóre frameworki JS-owe dadzą nam w prezencie dość spory narzut JS-a. Tak trochę patrzę tutaj złośliwie na, szczególnie na Nexta, który nawet jeżeli nasza aplikacja nie ma żadnych dodatkowych JS-ów, i tak nam podaruje dość dużo tego JS-a tak na start, żebyśmy mieli. Więc nasz page speed też troszeczkę będzie przez to gorszy. Kolejnym znanym argumentem, czemu iść w stronę headless, jest bezpieczeństwo. No bo wiemy, WordPress jest niebezpieczny, dziurawy, wiecie jak jest, każdego dnia. Ktoś nam próbuje to przypomnieć. I czy dzięki headless będzie lepiej? Nie do końca. Bo o ile na przykład przekonwertujemy naszą stronę na statyczną, zgadza się, liczba wektorów, potencjalnych wektorów ataku na naszą stronę spadnie. No bo wiadomo, no HTML-a się dość ciężko hakuje, w przeciwieństwie do aplikacji PHP-owej. Z drugiej jednak strony, skądś te dane musimy zaciągnąć, czyli ten WordPress ciągle gdzieś tam musi być, więc my ciągle o niego musimy dbać, ciągle go musimy aktualizować. Oczywiście, bardzo często przy takim ustawieniu łatwiej jest nam tego WordPressa, nazwijmy to troszkę, zabunkrować, żeby był trudniej dostępny, ale jednak musimy o niego ciągle dbać, więc aż tak łatwiej nie będzie. Z drugiej strony, pamiętacie te obrazki na początku, bardzo łatwo jest doprowadzić do takiej pięknej pajęczyny i wtedy musimy pamiętać, że te połączenia API, żebyśmy gdzieś nie dali za dużych uprawnień, nagle się pojawia wiele środowisk. Więc z tym bezpieczeństwem jest tak, zagrożenia są tylko inne, więc headless nie rozwiąże nam w magiczny sposób naszych problemów z bezpieczeństwem. Koszty. Też argument, że w końcu headless będziesz miał prawie że stronę za darmo. I zgadza się, w pewnych sytuacjach tak. Jeżeli na przykład pójdziemy tą metodą z tym single source of truth, wtedy nasz Word i będziemy mieli te nasze landingi statyczne, to z jednej strony na hostingu WordPressa oszczędzimy, bo może być on stosunkowo słaby. Z drugiej strony porozrzucamy się po darmowych tirach Vercela, Netlify'a, GitHub Pages i naprawdę uda nam się w tej sytuacji zbić koszta do naprawdę bardzo niskiego poziomu. Ale tylko wtedy. Moment, kiedy chcemy, żeby nasze strony były dynamiczne,
no to już zaczynamy normalnie płacić za hosting. Nasz WordPress też musi być wtedy o wiele mocniejszy, bo musi zacząć obsługiwać te wszystkie zapytania. Musimy też wziąć pod uwagę, że im bardziej skomplikowany układ, tym coraz bardziej skomplikowane CI/CD nam się będzie potrzebne. Cały tutaj flow się pojawi. I co jeszcze ważne, tak średnio ujmując, deweloperzy WordPressa są troszkę tansi od deweloperów na przykład JS-a. Więc na przykład to, co oszczędziliśmy na naszej infrastrukturze, nagle się okaże, że wydamy na programistów. Więc z tymi kosztami nie jest to takie oczywiste. Tak, czasem się da, ale nie zawsze na tym oszczędzić. A, zapomniałem znowu kliknąć. Nie idzie. Dobra. Też kolejny argument jest, że przechodząc na te nowoczesne technologie, będzie nam prościej. I to znowu nie jest tak do końca. Tu trochę mamy problem z tym, że wiecie, jaką PHP ma renomę. On umiera co roku, prawda? Tylko coś umrzeć nie może i ciągle jakąś nową wersję wypuszczają. No ja nie wiem, jak to się dzieje. Pierwszą rzecz, która nam się bardzo często pojawia, kiedy przejdziemy w jakiś tryb headless, szczególnie właśnie jak pójdziemy za... Użyję tego argumentu ze statykami, pojawia się krok z budowaniem strony. Coś, czego normalnie w WordPressie nie ma. W sensie, okej, niektóre pewnie firmy, które mają bardziej zaawansowany jakiś ten flow, mają ten krok budowania strony, pełne CI/CD, ale domyślnie WordPress tego nie ma. A w momencie, kiedy zaczniemy myśleć o headless, szansa, że ten krok budowania będzie, jest coraz większa. To powoduje, że zmienia się i skomplikowanie, bo ono troszeczkę rośnie, i bardzo często tak trochę user experience, bo nagle trzeba czekać, nim się pojawi nam treść na stronie. Ciężko mówić, że jest to prostsze niż było. Dodatkowo no często korzystamy z wtyczek. No bądźmy szczerzy, no od tego mamy ten ekosystem, żeby z nich korzystać. Tylko się okaże, że część wtyczek nie ma integracji akurat z API, z którego chcemy skorzystać. I wtedy w ramach prostoty możemy sobie dopisać naszą prostą, nową integrację. Na przykład naszej ukochanej wtyczki z GraphQL-em. No, nie wiem, czy to jest wszystko takie proste, no ale wszystko w imię pracy na przykład w tym Modern JS Environment. No, fajnie, fajnie. Przy czym, i tutaj sobie troszkę ponarzekałem, że te najpopularniejsze argumenty wcale nie są aż takie oczywiste, ale mamy kilka powodów, dla którego naprawdę warto jest o architekturze headless pomyśleć, bo ona w pewnych przypadkach ma naprawdę ogromny sens. Pierwszy powód to według mnie jest wolność, bo w przypadku monolitu stajemy się swego rodzaju niewolnikiem rozwiązania, które wybraliśmy. Wybraliśmy WordPressa, będziemy musieli korzystać z PHP-a, no teraz jeszcze przez Gutenberga, z Reacta. Ale właśnie, z Reacta, nie z Vue, z Reacta, bo WordPress tak robi. W przypadku headless i faktu, że zaczniemy sobie rozdzielać te rzeczy, nagle się może okazać, że możemy zacząć dodawać do naszego stacku kolejne języki. Nasz front może być napisany we Vue, albo się okaże, że na rynku pojawi się programiści w innym języku. Spoko, może się okazać, że możemy ich zatrudnić i wszystko będzie ok. I to jest bardzo ważny argument. Kolejna rzecz, headless jest bardzo związany z taką wymiennością części. Możemy go trochę porównać z klockami Lego. Coś wydaje nam się, że chcemy zmienić, no wiecie, jak się w Lego buduje, no. Rozkładamy zestaw, wymieniamy klocki, składamy. Tyle. Jest to stosunkowo proste. Przykład tego na początku, co był ten diagram. Nie podoba nam się Notion, przechodzimy na Google Spreadsheet. Spoko, wymieniamy tylko ten jeden mały element. Coś, co jest z naszej perspektywy bardzo ważne, developer experience. Bo wiecie, WordPress jest świetny, jeżeli chodzi o user experience. Ludzie są do niego przyzwyczajeni, potrafią z niego korzystać. Dla nas, dla deweloperów, WordPress często taki fajny nie jest. No, wiemy, jak nowoczesnego PHP-a mamy w korze, wiemy, że mamy wiele naszych standardów. Korzystając z innych rozwiązań, mamy też dostęp do całego zestawu toolingu, który jest z tym związany, więc możemy wykorzystać całe, wszystkie dobrodziejstwa, na przykład związane z Laravelem, związane z Nuxtem. Nam jako deweloperom będzie wygodniej, a nasi użytkownicy wciąż będą mogli korzystać z ich ulubionego CMS-a. No więc o czym pamiętać, jeżeli byśmy jednak postanowili, to chcemy iść w ten headless czy nie? Po pierwsze pamiętać, że to jest tylko architektura. To nie jest coś, co magicznie rozwiąże nasze problemy. To nie jest jakiś kult, to jest po prostu architektura.
ona nie jest dobra albo zła. Ona będzie bardzo zależała od tego, co my potrzebujemy w firmie, od tego, jakich mamy pracowników. I wy, jako inżynierowie, bardzo często będziecie musieli podjąć tą decyzję. Przemyśleć, czy w waszym przypadku ma to sens. Czasem będzie miało, czasami nie. No właśnie, nie rozwiążę wszystkich waszych problemów. Dla wyjaśnienia, naboje z tyłu są dlatego, że w angielskiej wersji by było it's not a silver bullet. No i właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej. A czemu nie rozwiążę wszystkich waszych problemów? Bo to jest tylko architektura. To jest bardzo ważne zapamiętanie. To, co też jest ważne, im bardziej skomplikowany stack... Łomatko. Im bardziej skomplikowany stack, tym najczęściej lepiej. Ale też nie zawsze. Nawet Amazon, który tak kocha wszystkie... bycie takim decoupled, microservices i tak dalej, ostatnio w Prime Video zaczął przechodzić na monolit w pewnych kwestiach, bo miało to sens. I właśnie na tym to polega, że zawsze trzeba podjąć tą decyzję. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że w przypadku headless im bardziej skomplikowany stack, najczęściej tym lepiej. Ale jak powiedziałem, nie zawsze. I jeszcze coś. Jeżeli zdecydowaliście się na przejście z monolitycznego WordPressa na headless, dlatego że zapuściliście trochę waszą stronę i myślicie, że nagle będziecie mieli tą modern stronę, wiecie, używających takich nowych, fajnych elementów, to pamiętajcie, JavaScript się zmienia w zastraszającym tempie, o wiele szybszym niż to, co się dzieje w WordPressie. Więc te wszystkie anegdotki o tym, że mrugniemy okiem i możliwe, że właśnie pojawił się nowy framework, to jest trochę w tym prawdy. To się naprawdę wszystko tak szybko zmienia. Więc może się okazać, że jeżeli byliśmy w stanie zapuścić naszego WordPressa, to naszą piękną, nowoczesną stronę bardzo szybko też zapuścimy w JS-ie i... nie powiedzieć, no w sumie będziemy znowu w tej samej dupie. No to co, headless ma sens? Jak myślicie, tak czy nie? O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Oczywiście, to zależy. To zależy, czasami ma sens, czasami nie ma. I to, co właśnie wspominałem, to będzie bardzo zależało od was, od tego, jak zobaczycie, czy firma wymaga tego, czy nie. Może się okazać, że u was w danej, w waszej firmie monolit funkcjonuje doskonale. I super, zostańcie przy nim. Nie róbcie tego na siłę. To, że ktoś na Twitterze napisał, że Astro jest genialne, na przykład ja mogę tak napisać, nie znaczy, że musicie mnie słuchać, bo to, że mi się podoba, nie znaczy, że u was to zadziała. Tak samo to, że Google czy Facebook twierdzi, że tak, headless, decoupled, microservices i tak dalej, fajnie, ale wy nie jesteście Facebookiem, Googlem i tak dalej. Macie inne budżety, macie innych ludzi, macie inne wymagania, więc też ich tak do końca nie słuchajcie. Sprawdzajcie, ale zawsze patrzcie, co się dzieje u was. Dobrze, zdążyłem, bo widzę, że nikt mnie nie ściąga siłą. No już się szykował. To wielkie dzięki, że mnie wysłuchaliście. Jeżeli chcielibyście jeszcze o tym troszkę pogadać, jestem na Twitterze, gdzie czasem właśnie piszę, że takie Astro jest super, ale nie słuchajcie mnie też tak do końca. Palmiak FP, albo też mam newsletter, newsletter.maciekpalmowski.dev, gdzie czasem też piszę o headlessie, więc dzięki wielkie. Koniec, super, dziękuję. Koniec.